Witam, Bogusz Kasowski, surowcowe info. Poniedziałek, 11 października. Program dzisiejszy zaczynam od cukru, ponieważ jedna z największych spółek handlujących cukrem, Albion Sugar, powiedziała, że mamy w tym momencie produkcję cukru prognozowaną na tyle niską, że będziemy mieli deficyt w podaży, który wzrośnie z 3 milionów w bieżącym sezonie do w poprzednim sezonie, bo już zaczęliśmy nowy sezon 1 października, do 6 milionów w sezonie 21-22. Zużycie cukru w tym czasie wzrośnie o 1,2%, to oczywiście jest uwzględnione już w tym deficycie, natomiast istotnym elementem będzie zachęcenie Indii do sprzedaży większej ilości cukru na eksport niż na rynki lokalne. To jest oczywiście związane z kwestią ceny. O ile Indie mogą w tym momencie przestać subsydiować eksport, ponieważ te ceny cukru są na tyle wysoko, że ten eksport się opłaca, to spora część rynku uważa, że te ceny muszą jeszcze bardziej wzrosnąć, żeby tutaj dać dodatkowy bodziec dla indyjskich handlowców, żeby sprzedawali cukier na zewnątrz. Tym bardziej, że w Brazylii Petrobras podnosi cenę benzyny o prawie 7%, co powinno się oczywiście odbić także na zwiększonej cenie etanolu i ilości etanolu wymaganej w benzynie, w tym największym kraju Ameryki Południowej, gdzie oczywiście pamiętajmy, że tam źródłem etanolu jest właśnie przede wszystkim cukier, więc bardzo możliwe, że przejście nastąpi, troszkę przesunięcie kolejnych mocy produkcyjnych z przerobu trzciny cukru na cukier, nastąpi przesunięcie na etanol, z cukru na etanol. Więc w tym momencie też jest to kolejny czynnik, który jest prowzrostowy, pomimo tych już bardzo, bardzo wysokich cen cukru, na które zresztą za chwilę na wykresie spojrzymy. Ja tymczasem tradycyjnie już zachęcam do lajkowania, komentowania, czy też oczywiście subskrybowania, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a także udostępniania go dalej. Niech ten materiał dociera do jak największej rzeszy ludzi. W tej chwili już powoli zbliżamy się do 700 subskrybentów, więc już jest całkiem fajny wynik. Tak więc mam nadzieję, że nadal te materiały będą dla Was przydatne, a my już patrzymy, co tam na tych wykresach się nam rysuje, czy możemy coś spojrzeć technicznie, czy jeszcze fundamentalnie, czy jeszcze coś innego. Zobaczmy. I jak wspomniałem, zaczniemy od wykresu cukru, który też ten dzień, ten tydzień, ten poniedziałek zaczyna nam od przebicia ostatnich szczytów. Tak więc po trzech testach mamy już przebicie, choć wydawać by się mogło, że przy trzecim teście już nie powinniśmy mieć przebicia, tylko właśnie próbę zejścia. Natomiast warto odnotować, że nadal oscylujemy we w miarę normalnych obrotach, nie ma tutaj zawyżonych obrotów. Jednak wygląda na to, że faktycznie rynki zaczynają wyceniać powoli brak deficytu. I ponieważ jesteśmy na wielomiesięcznych szczytach, czy wręcz można by powiedzieć wprost, że są to wieloletnie szczyty, to spójrzmy, co mamy dalej. Dalej mamy poziomy z 2017 roku przekraczające 21 centów za funt. No i myślę, że to jest target, na który powinniśmy się nastawiać. To jest wykres zmieniony na tygodniówka, na tygodniowy, tak więc mamy tutaj jak najbardziej kwestię związaną z tym, że jest to wyższy interwał, ale widzimy, że ponieważ w tym okresie od połowy 2017 roku nie byliśmy tak wysoko, to wiadomo, że trzeba spojrzeć na wcześniejsze poziomy. No i tutaj bardzo, bardzo wyraźnie się nam rysują te poziomy, no i pojawia się pytanie, czy faktycznie sięgniemy tych szczytów w okolicach 23,5 docelowo, czy na 21 się zatrzyma. Myślę, że 21 w tym momencie będzie bardzo kluczowym momentem, bo widzimy, że tutaj w tym okresie 2016-2017 zobaczcie, że te ceny nam atakowały ten poziom 21 wielokrotnie. Tu oczywiście mieliśmy bardzo gwałtowne przebicie, tak jak zresztą na cukrze dość często obserwujemy, że te poziomy są atakowane, a później mocno przebijane. Ale widzimy, że ten poziom 21 centów jest też dość mocno zaakcentowany na tym rynku, więc myślę, że jak najbardziej powinniśmy mieć go na uwadze. Nie ma tutaj pojęcia jakiegoś pomysłu, żeby szukać głębszej korekty na tym cukrze.
ciężko mi w tym momencie byłoby oceniać, żebyśmy mieli jakieś zejście głębsze, czy szukanie czegokolwiek w dołku, więc, a ponieważ no, jesteśmy w silnym trendzie wzrostowym, bo tak naprawdę spójrzcie, że no tu mieliśmy jakieś takie zawirowania, ale tak naprawdę od maja jesteśmy, mamy wyższe szczyty, albo te same szczyty, tak jak mieliśmy tutaj w sierpniu i we wrześniu, przełom września, października, to dołki tak samo, no tutaj był ten jeden pogłębiony, gdzie ten rynek nam się zaczął, tak trochę zamarkował nam korektę, ale ona się nie odbyła, a później od tego czasu tak naprawdę wszystkie dołki są wyżej. Więc jakiś tutaj ruch się nam rysuje, nie wiem, czy falowo by tu można było to rozpatrzyć. Pierwsza fala, druga, trzecia, czwarta i teraz jesteśmy w piątej fali. Myślę, że falowcy mogliby coś takiego spróbować rozrysować. Nie wiem, czy tutaj mam instrument do rysowania fal. Ale takiego typowego nie mam. Tak, takiego typowego. Tak, bym musiał narysować 5 fal sam. Tak czy inaczej, no myślę, że widzicie, tak, że tu od tego dołka za logo wychodzimy z pierwszą falą. Tutaj mieliśmy tą korektę do nieco ponad 16. To jest druga fala, trzecia fala, długi wzrost do 20,5, do 23 dokładniej. Czwarta fala, bardzo krótka korekta. No i teraz wchodzimy w coś, co wygląda jak piąta fala. Tak więc może być dość ciekawie. Możemy się, myślę, spodziewać właśnie dalszych wzrostów na cukrze i to będzie dla nas no, dość logiczne w tym momencie, zwłaszcza jeżeli ten deficyt cukru nam wzrośnie do 6 milionów, a teraz jeszcze by miało się to poprawić tym, że będzie większe zapotrzebowanie na etanol, czy też etanol będzie droższy i zobaczymy w takim razie, jak to nam wyjdzie w takiej perspektywie. Przechodząc dalej, no mamy cukier, to może tą kawę sobie posłodźmy, bo myślę, że kawa też bardzo wiele osób interesuje. Zresztą jeżeli coś Was interesuje, jakikolwiek instrument, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach. Też jesteśmy w stanie tutaj coś w tym temacie wypracować. W tej chwili kawa się nam zatrzymuje. Jeżeli chodzi o kawę, Międzynarodowa Organizacja Kawy obniżyła swoje szacunki dotyczące nadwyżki w sezonie 2021, czyli już zakończonym, do 2,38 miliona. To jest spadek od ćwierć miliona worków. No i to jest oczywiście pokłosie przede wszystkim kiepskich warunków pogodowych w Brazylii. Więc to nie zaskakuje, że to spadło, ponieważ no, mieliśmy tutaj czerwcową prognozę, która no, uwzględniała nam oczywiście, ta wcześniejsza prognoza była z czerwca, uwzględniała nam oczywiście suszę najgorszą w Brazylii, ale nie uwzględniała przymrozków, które też jednak, jak widać, troszkę nam zmniejszyły zbiory. Konsumpcja na sezon 2021 to 167,01 miliona worków, to jest prawie 0,6 miliona mniej niż czerwcowa prognoza, no i mniej o te właśnie 600 tysięcy worków niż okres przed pandemią. Czyli nadal całkiem sporo nam brakuje. Zmniejszenie znaczące jest spodziewane przez Międzynarodową Organizację Kawy. Produkcji w sezonie 2021-2022. Niektóre ważne źródła zostały dotknięte wstrząsami klimatycznymi. Oczekuje się, że całkowita podaż spadnie poniżej światowej konsumpcji, czyli będziemy mieli deficyt. I pytanie, na ile ten deficyt jest już w cenach, bo kiedy też spojrzymy sobie na wyższy interwał na kawie, no to zobaczymy, że tak naprawdę od lipca jesteśmy w trendzie wzrostowym i tutaj nawet nie ma co rysować fal, bo ich nie ma. Tak jak wcześniej tkwiliśmy w najróżniejszych tych mniejszych, większych konsolidacjach, tak w tej chwili widać, że jesteśmy w trendzie wzrostowym. Ten trend wzrostowy nam się wcale nie musi tutaj kończyć, bo jest na tych poziomach jeszcze troszkę perspektywy. Tak, tutaj mamy 210, jako taki istotny punkt bym miał narysować, to bym narysował właśnie za 2014 rok. No i później ciężko stwierdzić, w którym momencie powinniśmy się zatrzymywać gdzieś w tych okolicach. Na razie nie będę tutaj się mocno przejmował dokładnie tymi liniami, ją tak wrzucę orientacyjnie. Muszę zmienić kolor tego SMA, bo mnie wkurza, bo tak trochę nie pasuje do tego. On powinien być bardziej fiolet, żebyśmy mieli o różnicę. O, teraz. I teraz widać troszkę lepiej, mam nadzieję dla Was również. Czyli mniej więcej teoretycznie te dwa poziomy mamy wyznaczone. Zobaczcie, że kiedy go narzucałem, to nie widziałem, jak to wygląda. 210 jest w tym momencie oczywiście poziomem,
który tutaj się stał nam w ubiegłym tygodniu, 8 szczytem, 209,65, a myśmy przy prawie 210 sobie narysowali, słuchajcie, wynikało to z tego, więc tutaj dosłownie przecież no, nie patrzyłem, tak, nie było w ogóle na wykresie tego widać. Kawa, no w tym momencie tak naprawdę właśnie musimy ocenić, na ile rynek wyceniał duży spadek i deficyt kawy na bieżący sezon 21-22, czy też jeszcze go nie do końca wycenił i jeszcze mamy tutaj potencjał do wzrostu. Oczywiście tutaj potężne wzrosty mieliśmy przez te przymrozki. One dały efekt w postaci ćwierć miliona worków kawy mniej. Więc jakieś uzasadnienie było. Więc jeżeli mówimy o dalszym deficycie, o dalszym pogłębianiu się problemów z kawą, i myślę, że mogą one dotykać również sezonu 22-23, to myślę, że ta perspektywa cenowa dla tego surowca jest wciąż prowzrostowa. Natomiast jest to punkt, w którym bardzo ciężko się dołączyć, bo mamy tą okrągłą psychologiczną dwusetkę. Jesteśmy blisko tych wieloletnich szczytów w okolicach właśnie 210, gdzie no teraz troszkę przebiliśmy, sięgnęliśmy prawie 218 jednego dnia, ale bo już wróciliśmy na wykres dzienny, jeżeli nie zauważyliście, to jesteśmy blisko tych wieloletnich, 7-8-letnich szczytów na poziomie 210 centów, więc jest takie teoretycznie niewielkie pole do popisu z punktu widzenia analizy technicznej. Natomiast no, fundamentalnie jeszcze ta kawa powinna wzrastać, a wolumenu no, nie ma. Po prostu co tu dużo ukrywać, ten wolumen jest bardzo, bardzo niski. Jednak w przypadku kawy mamy bardzo potężny spadek zapasów w Stanach Zjednoczonych, bo 133 tysiące tydzień do tygodnia. Dawno nie widziałem takiej liczby. Podczas gdy symbolicznie mieliśmy w ubiegłym roku spadek różnicę, bo wynosiła różnica tydzień do tygodnia dosłownie 5 worków. 5, nie 5 tysięcy, 5. Więc tak zerkając na dane ICE mi wyszło, że 5 worków było w ubiegłym tygodniu spadku, czyli po prostu mieliśmy tydzień, w którym było wystarczająca liczba dostaw, zrównoważyła nam no, popyt ze strony tutaj odbierających z magazynu kawę w tym roku i jest tragedia, bo znaczy tragedia, no spadło 133 tysiące, to jest też czynnik prowzrostowy, bo jest to bardzo duża liczba worków kawy, mniejsza niż w ubiegłym roku. Zwłaszcza jeżeli chodzi o tą zmianę tydzień do tygodnia, bo to też pokazuje pewien kontekst i popyt. Wchodzimy oczywiście w okres dłuższych, okres zimowy, kiedy rośnie nam konsumpcja kawy. Wchodzimy w okres świąteczny, kiedy też tej energii potrzebujemy trochę więcej w związku właśnie z ilością pracy, którą mamy, tak, bo zbliżamy się do świąt, czyli tutaj zaczną się zakupy, zacznie się sprzątanie, zacznie się gotowanie. Oczywiście to już mówię w perspektywie listopad-grudzień, bo w Stanach jeszcze oczywiście dojdzie nam Święto Dziękczynienia w listopadzie, Czajny Piątek. To są dni, to są okresy, w których to spożycie kawy po prostu rośnie więcej, bo wszyscy pracują na wyższych obrotach. Czy w domu, czy też zawodowo, więc tutaj to też wiadomo, że się przekłada. Zobaczymy, jak to się nam będzie właśnie przekładało dalej, natomiast no, kawa, tak jak mówię, jest w trudnym miejscu technicznie, fundamentalnie jeszcze jesteśmy, perspektywa prowzrostowa, spokojnie do tych 250, teoretycznie, fundamentalnie patrząc, czysto fundamentalnie powinniśmy dotrzeć. Technicznie, jak przebijemy się przez 210 i uda się z tego przedziału 200-210 zrobić bardzo solidne wsparcie, no to droga jest na północ tak naprawdę otwarta. No, w przypadku gazu ziemnego, no, rynek nam się definitywnie zatrzymał, rynek nam generalnie wszedł w konsolę, no i tu jest to, co powtarzam zawsze, że ten rynek amerykański jest no troszkę jednak oderwany, bo pomimo, że oczywiście ceny spotowe LNG w Azji rosną, siódmy tydzień z rzędu, tym razem o prawie 16% tydzień do tygodnia, $37 za jednostkę jest wycena w Azji, za listopadowe dostawy, grudniowe dostawy wyceny na 38, więc mówimy tutaj o naprawdę rekordowych ilościach. Eksport rosyjskiego gazu rociągowego do Chin jest kontynuowany pomimo pożaru z ubiegłego tygodnia, gdzie tylko jedna z linii produkcyjnych w zakładzie Amur została dotknięta pożarem. Tak więc Rosjanie eksportują ile tylko mogą gazu do Chin, kosztem oczywiście Europy. Co prawda trafiłem na pewien opis, na pewien artykuł mówiący, że z Rosjanami ciężko stwierdzić, czy to jest ich działanie celowe, czy faktycznie oni się skupiają przede wszystkim na zwiększeniu swoich zapasów magazynowych, czy też chodzi o coś innego niż tylko ich zapasy magazynowe.
a właśnie jakieś naciski na Europę w postaci Nord Stream 2. Myślę, że jedno i drugie nie tylko, że się przeplata, ale też tutaj właśnie stanowi pewien czynnik, że i Rosja może też na zasadzie machać no, gazową szabelką, a raczej gazowym korkiem, który pokazuje, że już Europa jest w tym momencie mocno uzależniona od gazu rosyjskiego. Zwłaszcza, że no, do Chin eksportują, tak? Ja rozumiem, że Chiny są bliższym sojusznikiem dla Rosji niż Europa, no ale wiadomo. My to odczuwamy w swoim portfelu. Podaż w październiku w Stanach to 92 miliardy stóp sześciennych, to jest niecały procent wzrostu miesiąc do miesiąca. Prognozowany popyt wraz z eksportem na ten tydzień to jest niecałe 85 miliardów. W przyszłym tygodniu mają odrobinkę wzrosnąć do nieco ponad 85 miliardów. Październikowe przepływy do terminali eksportowych to jest 10 miliardów stóp sześciennych dziennie, ponieważ trwają prace konserwacyjne w terminalu eksportowym. I tak więc tutaj ten eksport może nam podskoczyć o pół, może o miliard, żeby tutaj te terminale trochę przekształcały i zużywały na własne potrzeby energetyczno-cieplne tego gazu, więc tutaj naprawdę nie ma pola do popisu, co nam mocno wstrzymuje wzrosty cen gazu. Oczywiście wspominałem parę programów temu, że pojawiła się petycja, by w ogóle odciąć eksport, żeby tutaj nie było, żeby troszkę obniżyć tę cenę gazu, jednakże zejście głębokie. No, słyszałem, że pojawiła się jakaś analiza, która mówi, że zejście może być nawet do 4,5 dolara w ramach korekty. I powiem szczerze, no oczywiście teoretycznie korekta by się na tym rynku mogła przydać. Natomiast w tej chwili co mogę zrobić? Słuchajcie, możemy na pewno już poprawić sobie ten szczyt 0,0, i bo tu już jest potwierdzony szczyt, więc przesuwamy sobie dane Fibonacciego. I powiem szczerze, no 4,5 oczywiście jest to korekta 50%, więc jak najbardziej z punktu widzenia technicznego jest tak. Natomiast nie sądzę, żebyśmy tej zimy zeszli mocno poniżej piątki. A przynajmniej w tym roku możemy sobie spokojnie założyć, że piątka do końca tego roku to jest ten poziom takiego naprawdę mega mocnego wsparcia i nie ma podstaw, żebyśmy mieli schodzić gdzieś poniżej. Postaram się to jakoś zaakcentować i myślę, że jakiś bardzo fajny symbol by się tutaj przydał. Ale na pewno nie w kolorze czerwonym. Zrobimy go sobie może na żółto. Myślę, że głowa byka byłaby dużo lepsza, nie? Ale uważam, że po prostu powyżej, poniżej tych poziomów, poniżej piątki nie powinniśmy schodzić. Tych byków to tutaj powinienem nasadzić całą ferajnę. Ale Ctrl-C, Ctrl-V nie działa, więc bym musiał dodawać ten, no nie, Ctrl-V, Ctrl-C nie działa, więc tych byków bym musiał dodawać po prostu bardzo, bardzo dużo. Tak czy inaczej ja mówię, że do końca roku nie powinniśmy poniżej piątki zejść. Co najwyżej tutaj oczywiście jakieś takie symboliczne, teoretycznie tak, natomiast myślę, że biorąc pod uwagę, że jesteśmy bliżej szóstki, zejście do piątki już będzie mocno problematyczne. Na chwilę obecną no jednak wygląda na to, że walczy pomiędzy 5,62, czyli poziomem FIBO, a 6,0, tak? Poziomem FIBO, który już ma sens, bo tu mamy no, potwierdzony ten szczyt, bo nie został, jest on tutaj ustalony i tyle. Więc w tę stronę bym poszedł i w tę stronę bym się trzymał tego, jeżeli chodzi o te właśnie surowce. Oczywiście gaz to także przemysł, więc jak przemysł, to też zerkniemy na miedź, która nam troszkę rośnie, a wynika to z faktu, no, z jednej strony oczywiście zakończono protesty w Peru, które zakończyły się po 10 tygodniach tutaj dymisją premiera, na wniosek prezydenta Peru po 10 tygodniach władzy premier odszedł i jest to jeden z warunków zakończenia protestów w związku z kopalnią Antapaccaya należącą do Glencore. Ale musimy się liczyć niestety z tym, że tam jeszcze te zmiany będą dość mocne. Natomiast Freeport McMoRan stwierdził, że wstrzymuje decyzje inwestycyjne w Chile, podczas gdy tamtejszy rząd będzie debatował nad podniesieniem stawek opłat licencyjnych za miedź. Również prezes CEO spółki stwierdził, że pomimo niedawnych obaw o zadłużenie, zwłaszcza spółek deweloperskich,
Chiny pozostają bardzo silnym popytowo graczem na rynku miedzi. Nadal mam duże zaufanie do sytuacji makroekonomicznej Chin w perspektywie długoterminowej. Więc jest to całkiem istotna kwestia. Oczywiście to może być typowe uspokajanie własnych akcjonariuszy, ale widać wykres dość mocno zareagował. Zresztą weźmy pod uwagę, że też mieliśmy odczyt NFP w piątek. Fantastycznie on zareagował, bo jeśli spojrzymy na metale, to zaraz przejdziemy do złota. Tam troszkę więcej powiem, ale tutaj w przypadku miedzi pozytywne sygnały płynące od producentów, że nie mają problemów ze zbytem towaru, czy też no, analizują, że ten zbyt będzie miał miejsce, to myślę, że to jest ten element, który będzie nam pozytywnie wpływał na te najróżniejsze sytuacje związane z miedzią. Tak więc jesteśmy dalej wewnątrz tego klina, więc technicznie, z technicznego punktu widzenia nam się niewiele zmieniło. Powinniśmy tutaj dojść do jakiejś korekty, choć i już jest jakaś forma przeciwwagi, bo jednak tą SMA 55 przebiliśmy dość zdecydowanie w dniu dzisiejszym. Jest to kontynuacja trendu z czwartku i piątku ubiegłego tygodnia, tak więc jest całkiem nieźle dla miedzi, pozytywnie. Być może troszkę naruszymy nawet tą linię trendu, więc tutaj nie przywiązujmy się jakoś mocno do tej linii trendu. Ja powiedziałem, że spojrzymy oczywiście na złoto. Wykres godzinowy. Słuchajcie, to jest wykres godzinowy, ponieważ tutaj no, rysowałem zmiany dotyczące tego wykresu w kontekście oczywiście NFP. No i tutaj widać, jak piękna godzina nam wybiła. Oczywiście strategia na dane jest dość specyficzna i wymaga dobrego podejścia. Ja natomiast troszkę tego złota złapałem sobie. Krótka transakcja, tam około 40 sekund byłem w rynku. Jeżeli chodzi o złoto, coś tam mi się udało chwycić. Wynik na koncie pozytywny, jest ok. Fajnie jest, bo złoto sięgnęło, a nawet przebiło na 30, a tutaj na 30-minutowym wykresie, no też 30-minutowy już też naruszył, na 5-minutowym było widać bardzo ładnie, jak wyznaczonych poziomów w piątek, właśnie w godzinach publikacji danych, rynek pięknie sobie dotknął na 5-minutówce, to fantastycznie widać, dlatego w tej chwili wam cofam tą 5-minutówkę do odpowiedniego punktu. No aczkolwiek dalsza korekta, no to jest dość oczywiste, po danych tak to wygląda. Natomiast no 5-minutówka widać, piękna świeca do poziomów wyznaczonych z analizy. Analiza jest na dzienniku Tradera. Analiza była publikowana wcześniej, co możecie znaleźć na fejsie, bo ile co prawda na blogach wiem, że można, z tego co ja widziałem, można wstawić post z inną datą wcześniejszą, to o tyle no już z Facebookiem, Twitterem, czy też publikacjami na grupach New Vision Trading na Telegramie, no nie jest już tak łatwo, a przynajmniej ja nie znam takiej metody, żeby zrobić to z tak zwaną datą wcześniejszą, z datą wsteczną. Więc te dane z analizy były publikowane wcześniej przed materiałami, więc warto śledzić. Natomiast sama sytuacja na złocie nie jest taka, bym powiedział, różowa, ponieważ no, jesteśmy w bardzo kiepskim miejscu i powiem szczerze, ten wykres dzienny jest tam bardzo ciężko zagrać. Wywala to małe FIBO, które tutaj jest i tak naprawdę mamy tutaj bardzo duże to FIBO wyciągnięte i ten rynek nam się, zobaczcie, że ten rynek to jest tegoroczne FIBO, takie maksymalne, ten rynek nam się mniej więcej tego trzyma. Jeżeli ktoś by chciał jakieś krótsze FIBO, może zrobić to w ramach tej konsolidacji, od szczytu tej konsolidacji do dołka, może od tego szczytu też do tego dołka pociągnąć, też oba FIBO będą działać i no, dla rozgrywania konsolidacji to wiadomo, rozciągamy konsolidacyjne, jak szukamy czegoś wyżej, no to wiadomo, że rozciągamy sobie wyżej. Ale w tej chwili, no perspektywicznie patrząc, sytuacja na złocie nam się nie zmieniła. Sytuacja na złocie nam się nie zmieniła, ponieważ rynek nam nadal po prostu pozostaje w ramach jakiejś konsolidacji. Wbił się nam w te dwa poziomy, które mamy wyznaczone w ramach scenariusza na NFP, ale widać, że tak naprawdę chodzi o 1784 wspierane w tej chwili przez SMA 55. No oraz tutaj dołek w przedziale 42, 46 i ciężko jest coś w tym momencie powiedzieć, tak, bo ani tutaj nie jest to jakiś techniczny inside buy, ani to nie jest jakikolwiek inny punkt, więc jesteśmy tak naprawdę po środku niczego. Liczyłem, że złoto się bardziej określi po tym NFP. Tam jak wczytywano się w szczegóły, bo to
sucha publikacja pokazała bardzo słabe dane z kolejny, drugim miesiąc z rzędu bardzo słabego przyrostu w nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych, gdzie prognozowano 500 000, a było poniżej 200 tysięcy przyrostu, ale tam po wczytywaniu się w danych widać, że nadal Fed ma możliwości, żeby starać się ograniczać zakupy, znaczy tutaj swoje wsparcie dla rynku szerokiego, co no jest wyceniane tą właśnie niepewnością. Czyli myślę, że tutaj rynek też będzie właśnie w tym momencie czekał dalej niestety na Fed. Okazało się, że NFP nas nie ratuje, żeby nam tutaj określić, co rynek złota może zrobić. Rynek złota, który w tym miesiącu tkwi w wąskim przedziale, tak więc scalping na technicznych podstawach, na niskich interwałach, to jest co najwyżej to, co można na złocie w tej chwili porozgrywać. Więc tyle w temacie złota jako samego takiego. Newsów no jest słabo, bo w Zambii w kopalni złota doszło do eksplozji kilku butli z gazem, w których zginęło 7 osób, a jedna osoba została ciężko ranna. Ale to nie jest jakiś czynnik, który mocno nam wpływa na rynki. Jest to oczywiście tragedia, ale no nie jest tak mocno wpływająca na rynki. Ropa nam kontynuuje wzrosty i też tak naprawdę nie ma tutaj punktu zaczepienia, żeby powiedzieć, że kończymy czy coś. No z FIBO nam wychodzi, że powinniśmy się skończyć w okolicach 161,8%, czyli 86 dolarów. 85 będzie nam też mocno jako to taka psychologiczna granica zwisieć, ale myślę, że no ta perspektywa jest dość duża. W tej chwili oczywiście to FIBO, które tutaj właśnie w tej chwili jest zaznaczone, widzicie te kropeczki, nie jest FIBem właściwym, jeżeli tak to mogę określić. Dlaczego? Dlatego, że no nowe szczyty wybijamy, więc my tutaj nie mamy możliwości wyznaczenia tego FIBO właściwie. Ja może, żeby nie mieszać go, usunę. Tu i tak jest na tym rysunku bardzo duży bałagan, jak dla mnie. Więc zostaniemy tylko z tym wąskim zakresem lipiec, wrzesień. Tym wąskim FIBO, który nam daje właśnie najbliższy zasięg w okolicach 86, później 90 dolarów za baryłkę. W przypadku ropy naftowej no nie ma jakichś podstaw, by sądzić, że te ceny nam się zatrzymają. Mówimy tutaj o wzroście zapotrzebowania, wzroście... No, paliwo zyskuje przede wszystkim na tym kryzysie energetycznym. Wzrost zużycia diesla w najbliższym czasie, ponieważ północne Stany w Indiach też mają problem z zasilaniem kopy, tamtejsze elektrownie mają zapasów. Wiele elektrowni ma zapasy na poziomie 2-3 dni węgla i jest problem oczywiście logistyczny, żeby dostarczyć więcej. Chiny mają to samo, mówimy o dwóch najludniejszych krajach, więc tutaj myślę, że potencjał w Europie jeszcze tkwi w wykorzystaniu tych generatorów prądu, tych napędzanych ropą właśnie, a dokładniej no olejem napędowym. Na ile to będzie? Myślę, że się przekonamy, natomiast ten kryzys energetyczny w Azji jest dość mocno, dotyka bardzo wielu ludzi. W Europie on się skupia przede wszystkim na tym, że zaczyna nam brakować firm, bo kolejne firmy decydują się na ograniczenie produkcji albo zamknięcie produkcji i to już mówią wprost, że zamykają produkcję nawet na najbliższe prawie 3 miesiące, czyli do końca roku. Ze względu na wysokie ceny energii, no a te ceny nam wciąż rosną. I no nie zanosi się, żeby było inaczej. Zresztą końcówka września, początek października, do czwartego włącznie, w programach mówiłem bardzo dużo o gazie, bardzo dużo o tej energii, tu też powtarzać się specjalnie bym nie chciał. Ale jeszcze oczywiście zerkniemy sobie na inne surowce, żeby nie było, że na tym zakończymy. I mamy rynek soi, który nam się no, zatrzymał. Tutaj się nie zmienia, mamy bardzo solidne wsparcie, 1240 centów. No i jest problem, żeby to przebić. Natomiast brazylijscy rolnicy oczekują, że te ceny mogą trochę wzrosnąć, ponieważ sprzedali co prawda już 28% produkcji prognozowanej na sezon 21-22, które mają wynieść rekordowe 142 miliony ton. Natomiast nie chcą oni w tej chwili więcej sprzedać, ponieważ w ubiegłym roku sprzedali bardzo dużo przed sezonem, przed zbiorami, a te ceny nam wzrosły właśnie do tych bardzo wysokich poziomów 1500-1600 centów za buszel. Przynajmniej jeżeli chodzi o cenę amerykańską. Stąd myślę, że tutaj może się pojawić taki moment, że będzie troszkę jakby deficytu na rynku, że ta soja będzie w Brazylii, ale jeszcze jej nie sprzedadzą, póki cena nie podskoczy.
co poniekąd może wywołać wzrost cen, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, bo jeżeli Brazylijczycy nie będą sprzedawać za tanio albo nie będą chętni do sprzedaży zbyt dużych ilości, no to główni konsumenci będą musieli się zwrócić do Stanów Zjednoczonych. Stąd jest jakiś potencjał na te wzrosty cen soi, natomiast no jest on związany bardzo mocno z popytem, bo jeżeli tego popytu nie będzie na tyle dużego, żeby przebić zainteresowanie Brazylijczyków sprzedażą soi w tych cenach, jakie są obecnie, to no, będzie bardzo ciężko. Tak więc zachowanie Brazylijczyków i popyt są tutaj tymi kluczowymi elementami, które będą nam wpływać na ceny, bo jeżeli faktycznie się jeszcze cena na przykład podskoczy nam do, powiedzmy, 1400 i Brazylijczycy rzucą się humem, żeby sprzedawać, no to wiadomo, że dość szybko ta cena nam wróci do poprzednich poziomów, no bo nie będzie podstaw, skoro się pojawi większa podaż, przynajmniej chwilowo, żeby utrzymać tak wysokie ceny. Więc tutaj myślę, że jest kwestia związana z bardzo mocno właśnie z podażą, z Brazylii, tą rzeczywistą, nie teoretyczną, a rzeczywistą, a także z kwestią z popytu. I te czynniki będą oczywiście kluczowe w tym momencie. A na rynku jeszcze też ciekawostka, ponieważ pojawiła się w przypadku kukurydzy, która też tkwi w konsolidacji. Tak naprawdę jakby człowiek się uparł, to może nawet powiedzieć, że tutaj mamy jeszcze niewybity, bo tutaj była próba naruszenia, ale tak naprawdę mamy niewybity mocno inside bar. Mieliśmy tutaj trzy próby naruszenia i nie wyszło to wybicie jakoś tak mocno, bo tam podbitka o 15 centów przy cenie 550 to nie jest jakieś takie mocne wyjście, ale nie jest to taki czysty inside bar, który bym rozglądał się, żeby jakoś rozgrywać typowo pod inside bar. Więc, ale sygnalizuje, że coś takiego jest i jeżeli uznajemy jakąś uznaniowość, subiektywność w tym momencie na rynku, bo patrząc obiektywnie, no nie ma inside buya, bo tutaj już mieliśmy wybicie, tak? Mieliśmy jedną świeczkę, tutaj korpus jest całkowicie poza inside buyem, no to on powinien zostać zanegowany. Ale tu szybko wróciliśmy do tego zakresu, więc lekko przymykając oko, można to spróbować mieć gdzieś z tyłu głowy, że mamy niewybity inside buy. Ale nie skupiać się na rozgrywaniu go jako inside buya. W ten sposób ja przynajmniej będę podchodził. Ponieważ w Meksyku doszło do dość kontrowersyjnej sytuacji, ponieważ no co prawda mamy od ubiegłego roku dekret mówiący o tym, że do 2024 roku ma być zakazane stosowanie glifosatu w uprawach kukurydzy, jak i kukurydzy modyfikowanej genetycznie. Co prawda kukurydza modyfikowana genetycznie jest stosowana przede wszystkim jako źródło paszy i alkoholi przemysłowych, ale no jest dekret taki z ubiegłego roku i w tym roku meksykańska National Farm Council odrzuciła wniosek o pozwolenie na import nowej odmiany genetycznie modyfikowanej kukurydzy opracowanej przez niemiecki Bayer, czyli firmę, która kupiła Monsanto amerykańskie. Myślę, że trzeba zasygnalizować, że to raczej chodzi o opracowanie w Monsanto, a nie w Bayerze. Tak czy inaczej jest to dość zaskakująca rzecz, bo jeszcze w historii się nie zdarzyło, żeby taka informacja się, takie odrzucenie wniosku zostało zastosowane przez meksykańskie władze. W tym roku Meksyk ma zaimportować akurat 19 milionów ton kukurydzy. I w przypadku kukurydzy myślę, że tutaj kluczowa będzie też kwestia chińska. Co prawda mamy dane z raportu USDA i też między innymi dotyczących kukurydzy w Chinach, natomiast one nie biorą pod uwagę tego, że od ostatnich dwóch tygodni mieliśmy ulewne deszcze w dość istotnych dla upraw kukurydzy regionach chińskich, które doprowadziły do nawet w niektórych miejscach lokalnych podtopień pól uprawnych, utrudniając, opóźniając zbiory, a także utrudniając ich przetworzenie, suszenie itd. Mamy tutaj, produkcja ma być o 6% wyższa sezon do sezonu w tym roku, w tym sezonie w Chinach, natomiast obawy o jakość mogą pokazywać, że będzie kukurydza, zwłaszcza ta amerykańska, mocno poszukiwana, tym bardziej, że Meksyk też chce zwiększyć import. W efekcie no, mamy czynniki fundamentalne prowzrostowe. Trzeba obserwować sytuację w Chinach, jak się kształtuje i czy faktycznie to tylko kilka milionów ton kukurydzy będzie zagrożone w Chinach, czy też nie. Obaczymy i będziemy mieć to na uwadze, bo jest tutaj potencjał do wzrostu. Choć pamiętajmy, że zbiory w dwóch największych prowincjach Chin produkujących kukurydzę, w Jilin oraz Heilongjiang na dalekim północnym wschodzie, nabierają pełnego tempa dopiero w listopadzie.
Więc jeszcze tutaj kwestia tego, czy tam też dojdzie do jakiegoś tego rodzaju uszkodzeń, żebyśmy mogli mówić o dużo wyższym zapotrzebowaniu na kukurydzę ze Stanów. Zresztą w tym roku mieliśmy potężny wzrost, w tym sezonie 2021 mieliśmy potężny wzrost cen kukurydzy, głównie ze względu właśnie na import z Chin. Więc jeżeli Chiny miałyby wrócić do zwiększonego jeszcze importu zbliżonego do tegorocznego, to mamy szansę na wyjście z tej konsolidacji, z tego, no, prawie inside buya, który nie został przetestowany i wtedy jakieś ruchy się zaczną. Pozytywnie patrząc fundamentalnie, natomiast no technicznie nie potrafię powiedzieć, bo jednak tkwimy w tym trendzie spadkowym i nie ma co tutaj się oszukiwać. Tu co prawda mamy wybicie, ale usunę tą linię, żeby był większy porządek. To żółte FIBO możemy też sobie zaktualizować na wykresie kukurydzy, bo tutaj mamy ten dołek z września potwierdzony. Więc widać, że te ceny nam docierają do poziomu FIBO 553 i nam się tutaj zatrzymują. Więc w tej chwili no, jesteśmy w bardzo kiepskiej sytuacji, jeżeli chodzi o kukurydzę, tak więc bardzo ciężko coś znaleźć na ten tydzień, żeby sobie porozgrywać. Zresztą powiem szczerze, patrzyłem też po statystykach na cały październik i też jest kiepsko kukurydzę z różnymi danymi. Tak więc... No, szału nie ma na tych rynkach. Zobaczymy, jak to będzie się układało przez cały tydzień. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę w dniu dzisiejszym. Do zobaczenia w czwartek, do zobaczenia na rynkach. Jutro, ważna rzecz, jutro mamy raporty BASD od USDA, więc one będą też mocno nam mieszały na rynkach. Crop Production i BASD. 18, 18.15, więc tutaj te ruchy na rynkach mogą być bardzo, bardzo duże. Tak więc raz jeszcze dzięki za uwagę, do zobaczenia na rynkach, do zobaczenia w czwartek i powodzenia.